No i witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Weiser, kontynuujemy kolejny odcinek z gramy w Mount Blade Warband. Tak, widzicie, zaczynamy tutaj w dziwnym miejscu, w sumie już od razu prawie jesteśmy w bitwie, praktycznie przed bitwą jesteśmy. Nazbierałem armię, chyba 7 dni mi to zajęło, 7, 4 albo 7, coś w tym rodzaju, nie pamiętam. Mam armię, skupiłem się teraz głównie na konnicy, również tam pisaliście mi o różnych taktykach, jakie mogę robić, żeby pokonać przeciwnika, szczerze mówiąc, jestem zbyt leniwy, nie chce mi się robić No jestem zbyt leniwy. Naprawdę, wolę... Zresztą jakieś taktyki nie sprawiły mi przyjemności. Ja wolę od razu dwie armie na siebie biegną. Napierdzielanka, która silniejsza, ta wygrywa, wiecie. Jest tak w polowaniu. Myśliwy jest silny, zwierzęta zazwyczaj słabsze i myśliwy to wygrywa i je poluje. Chociaż czasami są sprytniejsze i myśliwy przegrywa, bo nie opoluje. Dobra, dobra, nieważne, bo pierdzielę głupoty. Okej, tak więc jak już mówiłem, skupiłem się bardziej na konnicy, mam dużo konnicy sfadiańskiej, troszeczkę mamy luków chyba, takie, żeby ogólnie był rozpierdziel. Walczymy z rodokami i ogólnie dostajemy w pierdziel, tak więc zajęli nam duże miasto jedno, czyli to Sherris, to co tam chyba kiedyś nam zajęli, i kolejny zamek, chyba zamek Weyach, coś takiego. Okej, tak więc skupmy się na walce. A, również mam kunia brązowego, to chyba po jakiejś walce z bandytami, nie wiem, w każdym razie dość dobry mi się trafił, a buty musiałem sam dokupywać i dużo walczyłem w turniejach. Okej, on ma samą piechotę, tak więc niech się konnica bardziej rozpędzi, żeby była skuteczniejsza szarża. No i co? Ale wpakujemy komuś dzidę w między oczy, bez skojarzeń. Oczywiście za wolne tempo, Weiser. A również przyciskiem R mogę sobie kamerę z oczu. Wiem, że mogę, ale jakoś głupio mi się gra na niej, szczerze mówiąc. Jakoś nie jestem przyzwyczajony. Pewnie by mi się fajnie grało, albo bym musiał się przyzwyczaić. Okej. Okay. Teraz się tutaj zrównam. O, też ma miecz dwuręczny. Okej. Okay. Kolejny cios. Czy on ucieka? Nie, nie ucieka. Dignoju! Spierdzielaj mameluk, on jest mój. Nie ma tak. No, jakieś tam straty mamy nawet i przegrywamy, muszę powiedzieć. Znaczy nie przegrywamy, ale kilku tam naszych ginie. No może niekoniecznie mi się podoba, bo będą większe straty. Ale troszeczkę pieniędzy zaoszczędziłem, bo dużo turniejów się trafiło mi. Ten również jak poza odcinkiem biegałem. Naprawdę i koło miast. Kuraw tam chyba było riwaczek i tam aż do nordu się ciągnęło, więc naprawdę chyba... 3 czy 4, w 4, 3 albo 4 turniejach wziąłem udział, więc naprawdę miałem dużo szczęścia i dużo pieniędzy zarobiłem. I starczyło mi na jako takie buty. Oczywiście drogich nie kupiłem, bo chciałem trochę pieniędzy zaoszczędzić. Więc kupiłem takie w miarę normalne. No, ale są całkiem spoko. Dobra. Oj! Na drzewo się nadziałem! No i dobra, wygraliśmy, bo w końcu wygraliśmy chyba. Można już orzec. 8 wrogów. A, uciekają. No. Nie można orzec, że wygraliśmy w końcu, bo cały czas przegrywaliśmy niemalże każdą walkę. Ale to podstawa, żeby złożyć dobrą armię. Ja poszedłem bardzo teraz w konnicę, troszeczkę w piechotę. I myślę, że jest całkiem spoko. Okej. Dobra. Straty. 7 zabito, 2 raniono. Nie są najgorsze, wiecie? Dobra, nie, ja cię puszczę, bo... Tak, puszczę go, byłaby to dobry. No a co? Czy ona jest lepsza od mojej? Niestety nie, chociaż mówię... O, takie mam. Normalne tam buty kolcze. Są całkiem spoko. Nie wiem, czy lepsze od tamtych, chyba nie, ale... Chciałem po prostu pieniądze zaoszczędzić. Okej, tu więcej nie będę brał, bo... Mało jedzenia mam. Czekajcie, ile mam jedzenia? Bardzo mało. No dobra, o nie, ten gnój mnie goni. Dobra, ale nie dogoni na szczęście. O, ja widzicie, właśnie jestem na ziemiach rodoków. Troszeczkę także przed odcinkiem bitw stoczyłem, może ze dwie chyba. I to wszystko. Dobra, ja chcę wrócić na swoje ziemię, bo chcę... Chcę troszeczkę jedzenia kupić. Królestwo Wagierów oblega Dirim i mnie tu goni, ale nie ma szans. No tutaj dużo oblężeń jest, no ale spoko. Na razie kolejnych walk nie chcę toczyć, bo jeszcze moja armia nie jest w pełni złożona.
Mógłbym wioskę splądrować, a pewnie jakiś przyjdzie, który będzie miał z 200 ludzi i szans też nie będę miał. Nie z taką armią póki co, jeszcze ona w pełni nie jest złożona. Na pewno będę chciał jeszcze troszeczkę więcej piechoty dozbierać. Jak i również właśnie by mi się przydali włócznicy jacyś rodowcy, tylko mam problem, bo nie mogę ich wziąć, bo mamy wojnę. Na wypadek, gdyby się jakaś duża armia konnicy mnie zaatakowała, myślę, że oni by byli bardzo skuteczni, bo naprawdę jedno porządne dźgnięcie i taki jeździec nie ma konia i wtedy jest go łatwo dopaść. Ale no, tym może się skupię, jak nie będę miał wojny właśnie z rodukami. Dobra, kupmy tutaj to jedzenie, bo słabo i licho jest. No, mam 18 tysięcy, tam troszeczkę właśnie zaoszczędziłem. Dobra, 500 chcecie. No ja oddam tutaj kilka tych rzeczy. Wioska będzie się bronić przed nami. Dobra, więcej wam nie dam. Spierdzielać. W bambuko. Okej. Okay. O właśnie, patrzcie, oni nam tutaj ładnie zajęli ludziska. Zajęli nam zamek w Wejach i to Sheris chyba wcześniej jeszcze. Więc od strony rodoków dostajemy wpierdziel i to taki prawilny wpierdziel. No ale trudno, musimy to przeżyć. Jeszcze państwa nie mamy bardzo małego, tylko jest dość całkiem sporych rozmiarów. Chociaż myślę, że teraz Nordowie są największym państwem. Chyba Nordowie nas przegonili. Dobra, ludziska, jestem po małych problemach oczywiście. Gra musiała mi się wysypać, bo najgłówniejszy program na całym świecie antywirusowy Komodo postanowił wywalić na grę aktualizację i przeczyścić komputer. Ale ten program jest fajny, nie polecam, gówniany program i usuwam go. W ogóle ja wyłączyłem ten program antywirusowy, pierdzielnie, będę się z tym srał. Mam go w dupie, będą wirusy na kompie, będą, wyjebano na to, kupię sobie nowy. Co się będę pierdzielić z takim gównem. Dobra, nie skończyłem ludziska mówić. Otóż, mówiłem, że ten zamek nam zajęli i mamy dość spore straty, tak więc będziemy im jeszcze musieli dowalić. Czy ja kupiłem jedzenie? Aha, kupiłem, dobra. Myślałem, coś się skraszowało znowu. Okej, okay. Kupiłem jedzenie, jest spoko. Idziemy na nasze ziemię póki co. I ten tag jest właśnie. Również będą musieli nasi właśnie jakąś kampanię będą zrobić. Również przez na jakieś wybuchy, grzmoty, cokolwiek jest burza za oknem i zaraz będzie mocno pewnie padać, więc będę musiał szybko nagranie jeszcze skończyć. Więc ten odcinek może być krótszy. Zresztą będzie krótki, bo crash przecież był, a nie chce mi się łączyć. Tu mnie gnój jakiś goni. Oczywiście nie ma szans mnie dogonić, bo to jest nubek. O. Kurczę, karawana mi uciekła, a tą karawanę bym mógł złapać. A wieśniacy? Ile oni biegną? Złapię wieśniaków! Dobra, nie wiem gdzie są. O! O, panie wieśniak! Ohoho! O, a nie tu. Jezu, oni robią ten. Czy oni serio robią? Oni robią te, jakieś uczty gówniane. No nie, nie wierzę w to. No nie wierzę, no nie. Dobra, nie wiem gdzie ci wieśniacy uciekli. Kij im w oko. Musimy iść. Musimy iść do... Gdzie musimy iść? Nie wiem, gdzie musimy. Kurczę, rozproszyłem się. Miałem takie fajne plany. A zapomniałem? Zapomniałem, no. No na pewno wydamy sobie doświadczenie dla naszych żołnierzy. Oczywiście Lancier. Weteran, piechur, rycerze. Jak najbardziej. No, jak najbardziej. Jeźdźcy. I mamy lucy. Dobra, ładnie jest. Tak, troszeczkę postawiłem na piechotę, mianowicie na Nordów. Ale ich mam mało, bo niestety mam za mało miejsca jeszcze w oddziale. Więc jeszcze za wesoło nie jest. Ale spoko. Myślę, że będziemy mieli więcej ludzi. Pójdźmy do Durkuby w takim razie. I sprzedajmy nasze zbroje. Handlarz zbrojami. Dobra, sprzedałem mu te zbroje, które tutaj aktualnie posiadamy. Jedzenie sobie damy na górę. Czemu by nie? Zresztą tak troszeczkę jego jest mało, jakby nie patrzeć. No ale dobra. Zawsze to jest coś. O Jezu, on jest biedny. On jest strasznie biedny. To dawaj mi tu tą zbroję. I to. I to. Dobra, płać ile masz. Sprzedam dla handlarza bronią zbroję. Faklarzik, no ale mówi się trudno, oczekajcie, czy ja tam widziałem coś fajnego? To są włócznie, lanca o dobrym uważaniu, czy ja mam to samo chyba? Aha,
No to kij im w oko. Dobra. Chciałem zrekrutować kilku ludzi. Czy mam taką możliwość? Chyba nie, bo niedawno wtedy ich rekrutowałem. To są jeszcze bandyci u nas w wioskach. Ja pierdzielę. No gospodarka nam się kurczy, niemiłosiernie. Czemu są spadki? Jak znowu mi wyszła aktualizacja jakiegoś innego gówna, jak pierdyknę z główki w monitor, to normalnie, to nic nie zostanie. Mikrofon nie, bo mikrofon jest droższy od monitora, ale monitor zostanie zgładzony. Nie ma to tamto. No to idziemy do Mazig w takim razie. Wiesz, ostatnio bliska gram sobie fajną gierkę przeglądarkową, mianowicie jak nie mam co robić. Heroes Online, całkiem spoko. Jest to chyba otwarta beta, albo nie, zamknięta beta. Dostałem klucz, więc jest całkiem spoko, myślę, że gierka. Prawda, dopiero mam 8 level, za niedługo 9, ale zanim wrzucę ten odcinek, ponieważ będę miał 12, nawet większy, to spoko. Więc jak gracie, to możecie też napisać w komentarzach, jaki macie nick, więc może się spikniemy, nagramy jakiś razem odcineczek z tej gierki. Czemu by nie? Co tam, mogę coś z widzami nagrać przecież. Dlaczego by nie? Tu jest Kerkit. Ile ma ludzi? Ale bym go zaatakował, kurde, ale no niestety wojny nie mamy. No nie mamy niestety. Ale dobra. O, moja wioska z końcu cała. Jeszcze o dziwo, rodokowie jej nie splądrowali. Czemu są takie spadki FPS-ów? No ja pierdzielę, co się dzieje? Co się dzieje, no? Aż muszę sobie zrekrutować ochotników. I przejdziemy do centrum. Może jakieś zadanko będą mieli dla nas. Jak jakieś oczywiście fajne, bo jak nie fajne, to nie. Pewnie mi dadzą zadania z krowami, a ja tego nie będę wykonywał. Bo to są drogie rzeczy, a ja nie mam tyle pieniędzy. A, dobra, nauczyć was jak się broni. No i spoko, Maroko, załatwione. Załatwione. No to szkolimy chłopów w takim razie. Pewnie nawet chłop mnie sam pobije. A dobra, no Weiser jest zbyt słaby. No jestem za słaby, no nie ukrywajmy. Więc no co zrobisz? Nic nie zrobisz. Dobra, dwóch nie powiem, no pewnie ostatnio wpierdziel od tych dwóch, no ale... No co zrobisz? Oh shit. Nie... Ha, załamał gardę. Pyk, kontratak, do widzenia. O, jednak mnie nie pokonali. Wow. Ten skill w Mountain Blade. No kurde, najgorsze to jest, jak mi prąd jeszcze teraz zabiorą. O, burza szaleje, Weiser nagrywa. A się agregat włączy. No tam problemu nie będzie. A co tego, że mam agregat, to wiecie, prąd będę miał. Benzynki się doleje i będzie można nagrywać. No wiecie. Komputer jest dość mocny, więc będę musiał wszystko wyłączyć, żeby ten jeden agregat mógł komputer obsłużyć. A to i tak może być problem z obsłużeniem komputera, bo jest dość... No, nie ukrywajmy, ale... Dużo prądu pobiera. Dobra, chodźcie tu jeszcze kolejnych, wyszkolimy. Ten, mieszkańcy będą wdzięczni. Relacje nam się poprawią, będziemy mogli wtedy więcej rekrutów brać, więc będzie spoko. Dobra, jeszcze dwóch. Okej. Okay. Let's do this. Jakbym go tak pierdyknął w tę łysinę, to bym miał... O, ten whistle dobrze się bije. Ale nie tak, ja. Haha. Giń! O, zginął. Chłop. O, mamy młyn. Fajnie. No i dobra, sami bandyci. Idziemy... ich zgładzić. Kurczę, zawsze takie górki u tych strajdów są jak u Kergitów. Ja pierdzielę, ten rycerz jest niewyżyty, bo pcha się jak żyd po mięsu. No spierdzielaj. Jakiś maciarz pieprzony. Weź! No dobra, niech się oni zemną. Co się będę przemęczał? Chlebek! Chlebek! Gramy w chlebek? Nie, to jest zły pomysł. Jeżeli nie wiecie, co to jest gra w chlebek, to dobrze, lepiej, żebyście nie wiedzieli, co to jest. Nie, dobra, swojego konia nie będę był bił. Ale te chleby to są, kurde, większe od głowy. Wiecie, że z tych chlebów mogliby tarcze robić? Są dość spore. Prawda, no może dwa ciosy by wytrzymały, ale by wytrzymały. Ja z góry skoczę na nich, będę asasynem.
Jestem asasynem. O, chyba nie. Niewidzialna ściana. Ja, Unsub. Unsub dla twórców gry. Możecie iść i w moim imieniu ich przezwać na stronę Paradox Interactive. Czy to nie jest słodkie? Patrzcie. Tu sobie jeden nasz chyba. Nie, to bandy. To są akurat bandyci, ale patrzcie. Ten sobie tutaj śpi. Ten myśli, że jest w Heroesach i bawi się w Gryfem. Mianowicie chce latać, ale coś mu to nie wychodzi. Tu koniowi krew z dupy leci. Ma czarny odbyt, więc lepiej tutaj nie miejmy tu kamery. To jest. Rudy chce latać. No to masz wysokie marzenia. Ten koniowi jaja liże. No i co to ma być? No, zoofilia w tej grze jest. Nie, idziemy z tej wioski, bo tu to. Nie. Normalnie, co w tej wiosce się dzieje, to nie. Dobra. Zadanko wykonane, wykonane. Tak więc, ludzka. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. I cóż, zapraszam do komentowania filmików. O lajkowanie nie będę prosił, bo nie, ani o subskrybowanie. Tylko jeżeli możecie, piszcie jakieś opinie na temat odcinków. Jak już mówiłem, jeżeli gracie Heroes Online, możecie pisać niki. Może się spikniemy, coś tam porozmawiamy, będzie spoko. No i cóż, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Mountain Blade Torment. Cześć!